siema dawno nie było spidrana także także wracam z tą serią jak widzicie zmieniła się trochę scena w porównaniu do poprzednich ale prawda jest taka że robiłem format i się coś popsuło i nie mogłem załadować starej sceny także u góry widzicie moje winki przegrane i remis Także gramy do pięciu porażek, no i zobaczymy jak pójdzie. Póki co mam serię kilku zwycięstw z rzędu, także, także spoko. Będę starał się tradycyjnie tłumaczyć o czym sobie myślę. I Jest zawodnik 2275, czyli na dobrą sprawę zawodnik, który już ma praktycznie mój ranking. Ja mniej więcej taki ranking posiadam w Rapidach, trochę wyższy, no dobra. No i na D4 przeciwnik decyduje się grać C6. I zazwyczaj w tego typu pozycjach... Ja gram C4 w drugim ruchu. Jednakże, biorąc pod uwagę, że on i tak zagra E5, to spróbuję sobie zagrać obronę Karo I tutaj zagram ruch E5. Przeciwnik zagra albo koniec F5, albo C5. No i tutaj jedną z rzeczy, o której którą lubię grać, jest wariant Tala, czyli H4. Polega na tym, że po H4, jak przeciwnik zagra e 6 to traci gońca. Dlatego H4 jest tutaj dość problematyczne, natomiast na takim poziomie 2300 myślę, że... Lepiej będzie zagrać trochę bardziej na spokojnie, natomiast z wariantu Tala albo już jest, bo nie wiem kiedy ten filmik wrzucę, albo w przyszłości będzie kurs na szachomani, także polecam. Tutaj lubię sobie zagrać skoczek D2 i to jest wariant, który powiedzmy odkryłem grając na turnieju Krakowia i mój jeden z przeciwników właśnie grał. Karokana i ja zauważyłem, że jest taki fajny wariant, gdzie przeciwko Karokanowi ustawiamy skoczka na b3, ponieważ przeciwnik ma problemy, żeby ustawić swojego pionka na c5, a do tego zazwyczaj on dąży podczas grania obrony Karokan. Także tutaj następne moje ruchy to będzie wyprowadzenie skoczka, gońca, gońca. No i potem się zobaczy. Ten skoczek na b3 jest bardzo uciążliwy dla przeciwnika, także postaram się, żeby coś tego tutaj ugrać. No i przeciwnik gra ruch a6. I szczerze mówiąc, nie do końca go rozumiem. Jaka jest idea tego posunięcia? Przeciwnik. Nie wiem. W każdym razie zagram A4. Zazwyczaj w karokanie czy w innych strukturach, gdzie przeciwnik ma trochę gorszą pozycję ze względu na brak przestrzeni, takie zagranie A4 i następnie A5 to jest coś, co jeszcze bardziej przeciwnika dusi. To znaczy mój pionek na A5 będzie tutaj kontrolował całe skrzydło hetmańskie. Także postaram się coś tutaj dzięki temu podziałać i przeciwnik gra ruch. D5. Ruch, który na pierwszy rzut oka wydawał mi się głupi. Mogę to zbić. Przeciwnik prawdopodobnie chce zagrać wtedy skoczek D7 z atakiem na tego pionka i na tego pionka. Ale ja mogę zagrać wtedy Hetman D4 <laughs> i oba pionki są bronione. I policzmy. Bicie tu. Hetman D4. Yy, przeciwnik może zagrać wieża C8. Ja zagram koniec E3, Hetman C7, i tego pionka i tak stracę. Ale, a może nie? Wreszcie wydawało mi się, że może w takim razie zagram skoczek, piję C5. Po to, że jak on zbije, ja zbiję i zagra Hetman C7, to ja gram tu, skoczek D7 i zawsze mam B4, ale to nie za bardzo oddaję, ponieważ zawsze przeciwnik ma tutaj szacha. No tak czy siak, i tak muszę to zbić. Zazwyczaj w obronie Karo kan, gdy przeciwnik gra C5, to i tak to bijemy. <laughs> I będę korzystać z... Okej, okay, przeciwnik to zbił. Czyli jeszcze trochę inna opcja, a mianowicie jak ja zagram tutaj, on ma Hetman A5, ale i tak to zagram, ponieważ zdobywam parę gońców. <laughs> Ponieważ zdobywam parę gońców i jeszcze mogę zagrać ruch C3. Jak przeciwnik to zbije, to ja gram koniec E3. koniec E3 i wyprowadziłem swojego gońca na aktywną pozycję. Yy, obiektywnie prawdopodobnie wiecie, to nie jest jakieś takie coś, że ja mam nie wiadomo jaką przewagę, ale mam wrażenie, że za pomocą mojej pary gońców i jeszcze za pomocą yy, takiego pola, które mam, a mianowicie pola D4, powinienem tutaj stać przyjemnie. To znaczy, oponent zawsze będzie musiał uważać na to. Że ja skoczka ustawię na D4. Bardzo często w tego typu sytuacjach goniec B5 wygrywa nam partię. Bo po biciu biciu, jednocześnie wisi hetman i wisi wieża. Ale. Ale tutaj na końcu będzie wisiał mój hetman. I. Pusi mnie, żeby zrobić coś, co jest obiektywnie rzecz biorąc, złe. A może nie jest złe? Bo chciałbym zagrać taki ruch jak wieża A3. Po pierwsze dlatego, że wtedy jak on zagra skoczek E7, to ja mam goniec B5 i wisi mu Hetman i wisi mu wieża i wygrywam partię. Tylko, że po wieża A3 jak on na przykład zagra skoczek D7, to wydaje mi się, że wiele mi to nie daje, bo wtedy jak zagram tutaj, to on po prostu odejdzie sobie. Ale jak zagram wieża A3, to potencjalnie kiedyś łatwiej mi będzie dojść do ruchu B4, ponieważ mój pionek nie będzie wisiał. I ta wieża na A3 wygląda dziwnie. I nie wiem, czy zdecydowałbym się na taki ruch, grając z zawodnikiem na przykład 2500, ale yy, uważam, że on dużo, dużo grając ten ruch nie tracę, a potencjalnie mogę łatwo wygrać partię, jak przeciwnik się pomyli. Także wydaje mi się, że to jest warf. Że jest to ruch, który może tutaj oddać. Więc przeciwnik musi zagrać skoczek D7 prawdopodobnie. Wtedy ja zagram tutaj. Potencjalnie ustawię sobie skoczka jeszcze na D4. Powinno być wszystko w porządku w tej pozycji. A dodatkowo mam możliwość, że kiedyś jeszcze zagram ruch B4, także nie ma sensu grać takiego ruchu, który wiecie, liczymy tylko na pułapkę, ale wydaje mi się, że ta wieżona A3 potencjalnie będzie jeszcze pełniła jakąś inną funkcję, która może mi się tutaj przydać. Także zdecydowałem się to zagrać. No i po skoczek D7. Na luzaku zagram sobie Skoczek F3, Skoczek D4. Ewentualnie jeszcze się zastanowię, ponieważ po ruchu Skoczek, załóżmy, że Skoczek D7, Skoczek F3 przeciwnik może zagrać Gonieckie 4 i wywierać presję na tego pionka. Bo wtedy już będzie groziło obicie, bo jest związanie. Skoczek D7, może F4 wtedy w takim razie. Widzicie, biorę pod uwagę to, czym grozi mi przeciwnik i staram się na to w jakiś tam sposób mniej lub bardziej mądrze, ale reagować. Czyli skoczek d7, prawdopodobnie f4. Wtedy on zagra prawdopodobnie skoczek e7. Ja zagram skoczek f3. E... Jak on zagra tutaj, to ja goniec E2, jak bicie bicie, to co prawda nie mam figury, nie mam skoczka, który chciałbym, którego chciałbym ustawić na D4, ale będę mógł ustawić gońca. Czyli wariant, który uważam, że powinien pójść w partii, to jest skoczek D7, F4, skoczek E7, skoczek F3, no i wtedy albo Roszada i wtedy ja sobie nie wiem zagram H3 prawdopodobnie <laughs> albo skoczek D4, tak jak chciałem ale karetka jedzie, ciekawe czy to słyszycie. Eee, czyli tak, toczek D7, F4, tak jak chciałem, toczek E7. Ok, jednak poszedł tutaj. To no, wydaje mi się być dość dziwną decyzją. Kilku powodów. Po pierwsze, nie do końca rozumiem. Jaka jest ta? Ja. Piąka mi nie, chce, nie zbije. Ja mogę zagrać nawet taki ruch jak Hetman B3 lub Hetman D4. Mogę też zagrać, mogę policzyć skoczek F3. Skoczek C4, tutaj, 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 tutaj. No nie jest to za dobre. Czyli skoczek F3 odpada. Hetman D4. Skoczek C4. C4, skoczek C4 z atakiem. Ja mogę wtedy to zbić. On to prawdopodobnie zbije. Ja zagram skoczek F3. On jakieś wieża D8. Ale wydaje mi się, że słabość tego pionka będzie bardzo duża w tych wariantach. Więc to mi się podoba. Jeszcze szybki rzut oka, czy goniec B5 teraz przechodzi. On to zbije. Ja to zbije. On to zbije. To mu broni więc nie mogę tego zbić, więc to nie przechodzi. Więc wydaje mi się, że hetman D4 to jest ruch, który powinienem tutaj wykonać. Hetman D4, skoczek C4, Icie Koczek F3, skoczek F3, wieża D8, nawet jakiś hetman nawet jakieś Hetman B6, bicie, bicie, potem Skoczek D4. No, wydaje mi się, że to jest pozycja typu OK dla mnie, więc po prostu na to idę. Być może się mylę, być może oponent trochę lepiej rozumie te warianty, ale wydaje mi się, że to jest całkiem OK. Okay, w ogóle tak gadam sobie, a mam 4 minuty i 39 sekund, także muszę tutaj się myśleć też na jego czasie, więc skoczek C4. No, w zasadzie jedyny ruch jaki ja mam wtedy, to jest goniec biję C4. Wymieniam swojego gońca, który jeszcze się nie ruszył, on gra tutaj, ja gram skoczek F3 że może też zagrać go nie z D3, tylko ym, tak jakby wydaje mi się, że ze strukturalnego punktu widzenia, jeżeli wyobrazicie sobie sytuację, w której ten pionek stoi tu, to jak ja zagram A5, to łatwiej mi będzie atakować tego pionka niż jemu atakować moje tutaj pionki, więc yy, sądzę, że to jest całkiem w porządku. Jak zagra Hetmanem? Nie no, nie zagra Hetmanem. Zagra tutaj i gram skoczek F3. Muszę jedynie uważać, żeby nie dostać się pod. Wieża C8. Trochę dziwne. Nie do końca rozumiem ideę, więc zrobię sobie po prostu roszadę. Zauważcie też, że dzięki temu, że ja mam czarnopolowego gońca, to dość mocno kontroluję tutaj te czarne pola. I. <laughs> Teraz na przykład moja wieża na A3. Przeciwnik po prostu dobrze zareagował na to, co chciałem zrobić. Nie dał się złapać na pułapkę. I też zagrał bardzo ciekawą ideę związaną z ruchem skoczek C4, więc moja wieża na A3 teraz już się nie przydaje. Więc moją wieżę stąd muszę gdzieś ruszyć. Chciałbym zagrać wieżą na D1, ale kiedyś jakieś coś takiego może wchodzić. Więc zagram sobie wieżą na E1. I muszę się jakoś przestawić mądrze. Oponent, możliwe, że już ma przewagę, trochę, tak sobie teraz myślę, z tego względu, że jego figury są fajnie ustawione, ale to nie jest jakaś tam duża przewaga. Fela. Czeka, 7, może być ruchem, który nastąpi. I. No nie wiem, ok, H5 Przeciwnik od drugiej strony chce tego skoczka wyprowadzać. Ale karetki jeszcze. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że jesteście cali zdrowi że wszystko jest Was w porządku. Chciałbym się pozbyć tego gońca. Ale nie bardzo mam jak to zrobić. Koń G5 jest też ruchem, który mnie ciekawi. Skoczek H6, koniec F2, skoczek F5. Hmm. Albo w ogóle wymienię na razie hetmany. Znaczy zaproponuję wymianę hetmanów. Niech przeciwnik tutaj się zastanowi, czy warto jest to robić, czy nie. Jeżeli tak zagra, znaczy jeżeli to zbije, ja to odbijam gońcem i ruszyłem Hetmana z pola D4, dzięki czemu mój skoczek lub goniec będą mogły to pole kontrolować sobie. Na przykład taki ruch jak Hetman E4, no to wrócę gońcem. Tu chciałbym zagrać na D4, oczywiście, ale ten pionek by spadał. Ale nawet przed królem przeciwnika mogą być kłopoty, to znaczy na przykład po Hetmanie 4, Goniec C5. Jak przeciwnik zbije, to ja mogę kombinować jakieś Hetman D6 z Matami. Także tutaj mogłyby być duże kłopoty. Przeciwnik wrócił sobie gońcem. Chyba to po prostu zbije. I kusi mnie ruch skoczek E2, ale on ma Goniec D5. Więc chyba wycofam wieżę po prostu. chociaż on wtedy mi to zbije. Nie do końca mi się to podoba, nie chciałbym mieć takiej struktury, bo wtedy moje pole na F5 będzie słabe. Więc dobra, poprawię sobie skoczka na D4. I teraz niech on kombinuje. Czy chce zagrać na przykład tutaj i się pchać w jakieś takie dziwne, skomplikowane rzeczy, czy wycofa tę wieżę tak logicznie, wtedy ja się będę starał przestawiać w jakiś tam mądry lub głupi sposób ustawię sobie gońca na F2 i pogoniec, a tutaj, ok? też logiczne. Natomiast koniec końców, mój cel jest taki, żeby zagrać B4. Teraz jak on zbije, ja zbiję, mam osłabione pionki, ale moja wieża, która wcześniej była słaba, teraz jest już ustawiona mądrze, no i mogę kombinować, żeby grać tutaj, tutaj i rozkręcać coś na drugim skrzydle. Przeciwnik chce wejść skoczkiem na D5, co jest oczywiście mądre z jego strony, Aczkolwiek niczego mi tutaj konkretnego nie będzie atakował, więc zagram sobie. Tak nie chcę. Okej, okay, przeciwnik stawia opór, i przeciwnik gra dobrze, to od razu mu to muszę oddać. Zagram G3. Aby te pionki się połączyły. Nie jest to optymalne w sytuacji, gdzie mam białopolowego, czarnopolowego końca, no ale jakieś ruchy trzeba wykonywać. Teraz myślę, że A5 będzie ruchem typu dobrym. Z tego względu, że chcę zagrać B5, ale nie chciałem zagrać B5 od razu, bo przeciwnik sam by zapchał i potem ustawił skoczka tu. <laughs> Więc A5 z dalszym B5 to jest mój plan aktualnie. Żeby coś się otworzyło. Zauważcie, że też. Okay, przeciwnik też stwierdził, że fajnie jakby coś się otworzyło. Zauważcie też, że moja wieża na A3 kontroluje tego Pionka. Więc ona dziwnie stoi, ale przynajmniej pełni taką wiecie, funkcję defensywną. Ok, też sensowny ruch, ruch o którym też ja myślałem. Więc zagram wieżą na C1 po to, żeby bronić tego Pionka. Okej, okay, nie do końca widzę, co mu to dało, że otworzył tę linię. może koniec C4. Teraz widzę. Grozzi mi mat. Przegrałem partię. Aj, od ręki mogłem gońcem to zbić. A nie widział tego, nie zagrał koniec C4. Okej, okay, to. Nie wiem, co bym wtedy zrobił. Ale i tak pozycja jest ciężka. <laughs> No powiem wam, że przeciwnik tutaj mnie ogrywa. Chyba muszę oddać pionka po prostu. <laughs> Zagram tu. Jak przeciwnik zbije, no to nie wiem, czy to odbije, czy czy zagram cokolwiek innego, ale pozycja to już jest tragedia. Oponent mnie po prostu ograł, nie ma co tutaj się złościć. Dałem ograny. Ok, teraz uciekam. Takiej taki była moja idea zagrania właśnie wieża C1, że teraz... I teraz właśnie nie chcę tego bić, bo chcę podejść królem. Po to, że teraz jak on zbija, to ja przynajmniej kontroluję to pole. Może zagrać co prawda wieża H2 i to jest ruch, którego nie widziałem. Ale, okej. Okay. Przeciwnik widzi znacznie więcej w tej partii niż ja. To jest irytujące, no ale tak to jest. Jestem tylko marnym CM-em. Z tym pionkiem są problemy, ze wszystkim tutaj są problemy i to jest kłopot. Nie mam się jak ruszać. Chyba po prostu postawię na inicjatywę. Zagram wieżę F1, że jak on zbije, to ja zagram tutaj. I atakuję mu skoczka. A, okej. Okay. Dobra. No to tu podstawka jeszcze na koniec. Ale tak to jest, w gorszych pozycjach zdarza się, że po prostu podstawiamy losowo. Ale to nie oznacza, że powinienem się teraz poddać. Sprawdzę przeciwnika. pasu eee, jest dość mało, więc przeciwnik może po prostu popełnić jakiś błąd. Oczywiście ja mam czasu jeszcze mniej, co nie jest fajne. Zapcham tę pozycję po to, żeby nie otwierać mu drugiej wieży. I chciałbym zagrać tu i tu. Oczywiście przeciwnik pewnie zagra wieżę g8 ale muszę się takich rzeczy już chwytać. Hej, F8 w ogóle. Dziwny ruch. Będę chciał się przedstawić w takim razie tak. To jeszcze nie jest takie hop-siup. Na pewno przeciwnik ma wygraną na milion sposobów, ale realizowanie takiej przewagi w takich pozycjach, gdzie wiecie, nie ma jakiegoś jasnego celu do ataku, a mój król jest w miarę dobrze broniony, wydaje mi się, że nie należy do najprostszych rzeczy Aha. Tu, wieżak Jadwa króle 1, a i tu wisi. Okej, okay, no tu są realne kłopoty jednak. <coughs> wieżak Jadwa król E1. Albo król tu. I będę próbował jakieś kiwki robić jeszcze z koczkiem, może gdzieś tutaj wejdę. Okej, okay, przeciwnik. Uuu, dobry ruch. Hmm. A ja tu mogę zrobić, mogę tak spróbować jeszcze. Ale to wygląda, że tu przegram za 2-3 ruchy. Szczerze. Mam 19 sekund, dwa razy mniej czasu niż przeciwnik mam. Po tym... Wejdę tu. Tracić skoczka. Tak go chyba stracę, mogłem jeszcze wtrącić. jaj, Sypie się ta moja pozycja. Nie wiem co to za powtórzenie posunięć, ale okej. Okay. Dobra, zagram tu. No i mat. Czekaj, okay, przeciwnik nie widział, Mata. No dobra, przeciwnik mnie ograł. Starałem się, starałem się jeszcze na koniec zrobić jakieś kiwki, ale po prostu zabrakło czasu. Także jak gramy Nexta i to może być koniec pitranu, to znaczy gram do pięciu porażek. I no, pan przeciwnik 2280 po prostu był znacznie silniejszy ode mnie. Natomiast teraz gramy Panem Dubrawko z Chorwacji. No, powiem wam, że teraz zaczynam czuć presję. Czy ten speedrun się zakończy w ten sposób? Ok. F4 D5. Zazwyczaj, gdy widzicie, że przeciwnik gra ruch F4, to od razu gracie D5. Bo to jest bardzo dobre zazwyczaj, z tego względu, że ten jego pionek jest słaby bez pionka na E4. Więc jak zagracie D5 i nastąpi bicie, no to ten pionek jest tutaj bez sensu. On wolałby mieć taką pozycję. Okej, okay, i przeciwnik gra C4. Jest to wariant, który troszeczkę znam. Nie znam go jakoś super dobrze, bo na takim moim powiedzmy turniejowym poziomie, czy nawet w tighttedach, jak gram te pozycje, to mało kto gra E4F4. Natomiast idea jest taka, że wyprowadzam figury i zauważcie, oponent to jest szósty ruch, siódmy ruch i on wykonuje posunięcia tylko pionkami. Trochę dziwne. Natomiast ja mam bardzo dobrą kontrolę nad punktem, nad linią D. Także zagram sobie Hetman D7, następnie jakieś wieża D8 i od razu będę starał się tego pionka atakować. Mogę też nawet zrobić Roszadę. Roszada mi się nawet trochę bardziej podoba. Robię Roszadę. Poddymiamy. I oponent. nic tu? on nie zrobił. To znaczy ja mu atakuję pionka. I po 8 ruchach wydaje mi się, że moja pozycja już jest bardzo dobra. Przeciwnik zdecydował się zbić. Teraz oczywiście... No nie no, bije tym. Atakuje mu wieżę, a po ruchu skoczek F3 wykorzystuje fakt, że to wszystko jest związane. No. To jest dziwne. To znaczy w takich sytuacjach trochę trudno jest nie odnieść wrażenia, że z moim albo tym, albo z poprzednim przeciwnikiem coś było nie tak. No raczej z tym jest coś nie tak, no bo zawodnik ma taki ranking, a podstawił wieżę. No i teraz mam multum możliwości. Ja jako troszeczkę taki młodzieńczy jeszcze kiedyś zadymiasz od razu liczę wieża D3, hetman D3, hetman G1. No to prowadzi na pewno do wygranej. Inna sprawa, że raczej nie muszę do czegoś takiego dążyć od razu. Mogę zagrać tu. On zagra na przykład skoczek D2, ja zagram koniec F6, on zrobi długą roszadę. Wiecie co? Nie chcę go dopuszczać do roszady. Zagram wieża D3. Piję. Ja, no jak mamy przewagę... Jak mamy przewagę wieży, nie chcę wam tego tłumaczyć, bo pewnie o tym wiecie, ale jak mamy przewagę wieży, to raczej możemy na spokojnie sobie święcić trochę materiału. Teraz gramy wież grożę wieża T8, no to taka partia typu... Nie napiszecie, że po przegranej zadzwoniłem do znajomego, żeby mi tutaj się napodstawiał, bo chciałbym było skończyć już speedrun. Dziwne. No i przeciwnik się poddał. No psycha ewidentnie chłopu siadła. No ale dobra. No to takie dwie partie. Szkoda tej pierwszej. No ale przeciwnik po prostu tam czułem, jest, że czułem się ogrywany. Natomiast ta partia była dość dziwna. No, Byłem... no dobra, nieważne. W każdym razie cóż. Kolejny filmik ze speedruna się pojawi, dodam jeszcze na koniec, że planuję odpalić kolejny speedrun, tylko jak ten się skończy i tam już robić taki poważny, poważny speedrun, gdzie wszystko wam analizuję i mówię w jaki sposób myślę, także dajcie znać czy wam by się coś takiego podobało, byłby on 15 plus 10, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem, elo!